Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na rozgrzewkę bluesową. Zapraszamy wszystkich fanów bluesa nie tylko do sali imienia Andrzeja Wajdy. W pierwszej części koncertu wystąpią muzycy ze Śląska w swoim specjalnym programie, a w drugiej części ci sami muzycy zaprezentują się w programie pod nazwą Szlak Śląskiego Bluesa z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Na Szlak Śląskiego Bluesa zabierze nas kierownik tego projektu Jan Gałach i najlepsi muzycy bluesowi, którzy wystąpią na scenie z kapitalną listą bluesowych przebojów. W programie między innymi utwory Irka Dudka, Dżemu, Jana Kyksa z Krzeka, grupy Krzak. Koncert zaplanowano na drugi dzień wiosny, 22 marca, godzina 20:30. Wydarzenie będzie też transmitowane w radiowej Trójce. Bielszy Odcień Bluesa i Jan Chojnacki zapraszają do radioodbiorników wszystkich tych, dla których nie wystarczy biletów. 20 marca o godzinie 9 wiosna powitana zostanie w Suwałkach artystycznymi prezentacjami, które mają już ponad 30-letnią tradycję. Na wagary ze sztuką zaprasza Sok ustami Włodzimierza Ciborowskiego. Czeka nas widowiskowa, kreatywna zabawa z marzanną. Występ w Suwalskich Marzeń Tańcach to świetne usprawiedliwienie na Dzień Wagarowicza, zarówno dla młodych tancerzy, jak i dla ich koleżanek i kolegów, którzy obowiązkowo powinni stawić się na widowni. Zgłoszenia publiczności przyjmuje pani Ewa Niedźwiecka. Wiosenne marzeń tańce nawiązują do święta pierwszego dnia wiosny. Tak jak natura budzi się do życia w marcu, tak samo młodzi artyści z naszego regionu prezentują swoje nowe pomysły i inspiracje. Suwalski Ośrodek Kultury oferuje im przestrzeń, w której mogą skonfrontować własne pomysły i umiejętności z pracą innych zespołów, poznać najnowsze trendy, spotkać się i zaprzyjaźnić. Artystyczne przywitanie wiosny pozwala zespołom na szlify nowych repertuarów i zdobycie doświadczenia z profesjonalną obsługą techniczną i przed zorganizowaną widownią. Zgłoszenia można przesyłać do 9 marca. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a Wielkiej Nocy nie da się świętować bez pisanek. Dlatego Sok zaprasza całe rodziny na warsztaty zdobienia jaj. W niedzielę 18 marca od godziny 11 do 12:30 w Galerii Chłodna 20 przy ulicy Noniewicza będzie można pod okiem specjalistów nauczyć się zdobienia jaj techniką batikową, ale nie tylko. Zapraszamy rodziny, zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, do nas na zajęcia. Warsztaty poprowadzą twórczynie ludowe. Chcemy pokazać tradycyjny sposób wykonywania pisanki. Chcemy zachęcić do malowania pisanek metodą tradycyjną. Chcemy, marzeniem naszym jest, aby tradycja przedostała się do współczesnych rodzin, bo uważamy, że tylko tam ma szansę przetrwać właśnie tradycja. Będą panie, które będą malowały metodą tradycyjną, gorącym woskiem, szczelim na tradycyjnych pisankach. Będzie też palma, można będzie nauczyć się wykonania palmy z kwiatów sztucznych, z bibuły, z papieru, oraz wprowadziliśmy taką nową formę, pisankę współczesną. Ona oczywiście, że nie jest tradycyjna, ale jest coraz bardziej powszechna. Jak się dowiedzieliśmy, współczesna pisanka różni się od tradycyjnej dość mocno. Nie wykorzystuje się tu kurzego jaja, a posługuje się formą plastikową lub styropianową, którą można okleić papierem, taśmą, bibułą, wstążką, cekinami. Ona właściwie nie przypomina w żaden sposób pisanki tradycyjnej. Ale proszę Państwa, tradycja się zmienia. Ona nigdy nie stała w miejscu, dołączane są nowe elementy, więc skoro ona jest, to dołączyliśmy też współczesną pisankę. Z warsztatów z pewnością wyjdziemy nie tylko z własnoręcznie zrobioną palmą, ale też z pisanką i miłymi wspomnieniami ze wspólnie spędzonego czasu. A nabyte umiejętności możemy wykorzystać też w domu, wspólnie przygotowując dekoracje świątecznego stołu.